spotykamy się tutaj z bardzo ważnego powodu. Sądzę, że w innym przypadku niewielu z nas miałoby ochotę zapuścić się w taką głębię lasu. Otwarcie Laboratorium Badań Napędów Lotniczych Polonia Aero to ważny dzień dla polskiego przemysłu lotniczego, dla polskiej nauki, dla przyszłości inwestycji zagranicznych w Polsce, dla AvioAreo w Polsce oraz dla GE Aviation. Pamiętam, jak 3 lata temu w tym miejscu rósł las. Drzew, które pamiętały niejedne ćwiczenia wojskowe, a przez kilka miesięcy w roku ten teren przykryty był niewielką warstwą wody. Wystarczy rozejrzeć się po okolicy, mam nadzieję, że to uczynimy potem, aby wyobrazić sobie, od czego zaczynaliśmy i jak wiele udało nam się osiągnąć w tak krótkim czasie. Prace budowlane zaczęły się w połowie 2013 roku i po 2,5 roku możemy Państwu z dumą pokazać efekt pracy i starań dziesiątek, jak nie setek ludzi, którzy mają swój wkład w tę inwestycję. Szczególne podziękowania należą się zaangażowanym w projekt pracownikom, moim kolegom z Polonia Aero, Avio Polska, Avio Aero, GE Aviation i całemu szeregowi podwykonawców, bez których nie było możliwe być tu, gdzie dziś jesteśmy. Chciałbym szczególnie powitać dostojnych gości, zaczynając od powitania pani Elżbiety Bieńkowskiej, komisarza Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego i przemysłu. Witamy. Chciałbym powitać panią Iwonę Wendel, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Witamy. Chciałbym również powitać Pawła Orłowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Witamy. Chciałbym powitać pana profesora Krzysztofa Kurzydłowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, razem z zastępcą panem dyrektorem Leszkiem Gabarczykiem. Chciałem powitać Sławomira Majmana, prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Dzień dobry, witam pana. Chciałem również powitać pana Adama Łosana, wicestarostę Wołomińskiego wraz ze swoimi współpracownikami. Również powitam pana Grzegorza Dudzika, burmistrza miasta Zielonka wraz z panem Adamem Kotem, wiceburmistrzem miasta Zielonka. I współpracownikami, radnymi, chciałem powiedzieć, radnymi miasta Zielonka, którzy byli dla nas kluczowi w początkowych etapach laboratorium. Chciałem również powitać przedstawicieli podmiotów, które są udziałowcami w Laboratorium Badań Napędów Lotniczych Polonia Aero. Po pierwsze chciałem powitać pana Leszka Walczaka, prezesa Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 4 w Warszawie. Oczywiście witam całe grono pracowników WZL-4. Byłego prezesa Jana Piotrowskiego, również Radę Nadzorczą, przedstawicieli Polskiej Grupy Zbrojeniowej, bo też już miałem okazję ich spotkać. Także witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Po drugie chciałem powitać pana genera dywizji profesora Zygmunta Mierczyka, rektora Wojskowej Akademii Technicznej. Dobry panie, oraz pana profesora Mariusza Piwulskiego, prorektora do spraw rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej. Żeśmy pana rektora źle usadzili w drugim rzędzie. Przepraszam bardzo za to. Chciałem również powitać pana profesora Stanisława Wincenciaka, prorektora do spraw rozwoju Politechniki Warszawskiej oraz Jerzego Banaszka, dziekana MEL-u Politechniki Warszawskiej i naszego najbliższego partnera w tym przedsięwzięciu, pana profesora Jacka Rokickiego, kierownika Zakładu Aerodynamiki MEL. Teraz czas na moich szefów i kolegów z grona Avio i GE. Po pierwsze chciałem powitać pana Ricardo Procacci, prezesa Avio Aero. Po drugie pana Giacomo Vessia, gospodarza tego terenu, a więc prezesa Polonia Aero. Chciałem powitać również Roberto Bertajna, prezesa Avio Polska.
panią Beatę Stelmach, prezesa Glina Polskę i Kraje Bałtyckie. Panią Magdalenę Nizik, prezesa GE Aviation Polska. Wraz ze współpracownikami, którzy mają bardzo silną reprezentację, EDC. Również jest z nami pan Rafał Kajka, wicedyrektor Instytutu Lotnictwa, który jest i przyjacielem, i partnerem dla GE w Polsce. Chciałem również powitać pana Marka Piechotę, prezesa Invest System. Co prawda nie widziałem go jeszcze, ale właśnie wszedł, nie ma to jak dobre wejście. Invest System to jest główny projektant w Polonii Aero. Chciałem również powitać pana Giovanni Gasparini, prezesa Renko, generalnego wykonawcy w Polonii Aero. Pozwolę sobie jeszcze na osobiste powitania Bartłomieja Bodio, posła na Sejm i wiceprzewodniczącego Komisji Obrony Narodowej do mijającej kadencji, który też był naszym patronem, można powiedzieć, i wspierał. Szczególnie chciałem powitać, tylko nie wiem, czy on już dotarł. To nie, tego nie powitam, jak przyjedzie, to się to zasłuży. Ale jedna osoba na pewno zasługuje na szczególne pozdrowienie, dzięki któremu możemy świętować dzisiejsze otwarcie laboratorium. Ten człowiek dziś zamyka pewien etap swojej kariery zawodowej, a jednocześnie otwiera nowy, który po 12 latach pobytu w Niemczech i pracy w jednym z koncernów technologicznych mógł przyjechać do Polski ze swoim doświadczeniem stawić czoła poważnemu wyzwaniu. Witam Roberta Borocha, project managera i dyrektora Polonii Aero, który sprawia codziennie, że niemożliwe staje się możliwe. Na zakończenie chciałem pozdrowić wszystkich zebranych ze świata nauki, biznesu, administracji, samorządu lokalnego, lasów państwowych, które też miały tu swoją rolę, którzy przysłużyli się powstaniu tej inwestycji, a także tym, którzy będą współpracować z nami przez kolejne długie lata. Mamy wszystkich przedstawicieli. Proszę Państwa, przecięcia wstęgi dokonają pani komisarz Winkowska, pani minister Wendel, pan prezes Wesja, pan prezes Prokaci, pan profesor Kurzydłowski, pan dyrektor Robert Boroch, pan Leszek Walczak, pan rektorzy uczelni i pan starosta. Bardzo proszę o podejście do szarpy. Na 3-4, jak już wszyscy będą gotowi, to proszę o przecięcie wstęgi. Patrzymy do tych, do fotoreporterów. Każdy z Państwa zatrzymuje sobie kawałek wstęgi na pamiątkę. Bardzo dziękujemy. Jeszcze mamy tutaj krótką uroczystość ze strony pana generała. Chcemy upolerować prezesa rządu i tą załogę, dzięki której powstało to laboratorium, bo to zapoczątkowuje okazję do współpracy takiej już naprawdę nieudawanej. Bardzo proszę o przyjęcie. Dziękuję bardzo. Teraz informacja organizacyjna. Chciałbym, aby te osoby, które brały przed chwilą udział w przecinaniu wstęgi i legitymują się fragmentem tej wstęgi, podążyli za panem Robertem Borochem w kierunku zwiedzania laboratorium, a reszta podąży wkrótce. To znaczy, Robert, zabierz państwa już do środka. Zapraszamy naszych gości honorowych, którzy brali udział w przecięciu wstęgi.